Witamy Państwa w naszym programie. Gościem dnia dzisiaj wiceprezes do spraw technicznych i inwestycyjnych wodociągów i kanalizacji w Opolu, pani Agnieszka Maślak. Dzień dobry, pani prezes. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Pani prezes, nie wiem, czy dzisiaj woda będzie potrzebna dla ochłody, ale być może. Lubi pani wodę? Pije pani wodę? Tak, oczywiście. Tą opolankę naszą też? No, oczywiście. Najlepszą. Czyli wodę z kranu mamy dobrą, tak? Mamy najlepszą. Natomiast atmosfery nie mamy wokół WIK-u, pani prezes, dobrej. Słowo mobbing pojawia się ostatnio bardzo często w różnych mediach, dzisiaj też zresztą. Pani mobbinguje pracowników? Muszę zaprzeczyć temu, co się opowiada w mieście na temat mobbingu z mojej strony, ponieważ ja nigdy w swojej całej karierze zawodowej nie mobbingowałam pracowników. Natomiast temat mobbingu, który pojawia się w spółce, dotyczy prezesa Jakiego. Ale to co, skąd zatem przytoczę pani dzisiaj piątkowy portal Nowej Trybuny Opolskiej, tekst, w którym też padają oskarżenia konkretnie pod pani adresem i drugiego z wiceprezesów dotyczące mobbingu. Zacytuję, tu jest pisownia oryginalna, proszę państwa, zacytowana. Przeciwko czemu panu znowu wierzga? Kto tam tak wierzga w spółce, że państwu prezesom tak nie wiem, kto potem wierzga, powoduje, że mobbingujecie tych pracowników? Nie wiem, kto wierzga. Jeszcze raz zaprzeczam temu, że my z drugim wiceprezesem mobbingujemy pracowników. Takie słowa z moich ust nigdy nie padły. Więc nie wiem naprawdę, czego dotyczą, jakiego zdarzenia i kto je wypowiedział. Absolutnie. Muszę zaprzeczyć, że to nie były moje słowa. Na jednym nazwisko się tam pojawia, to w takim wypadku traktuje to pani jako nieprawda? To znaczy, ja to traktuję jako nieprawdę, jako pomówienie. Albo zupełnie, nie wiem, wymyśloną historię. To na pewno nie są słowa wypowiedziane przeze mnie. No ale do spółki wkroczyła też policja, zabezpieczyła materiały? Tak, wkroczyła. Zawiadomienia dokonał pan prezes Jaki w związku z rzekomo stratą, którą ja z drugim wiceprezesem wygenerowaliśmy dla spółki. Stąd kłopoty finansowe spółki, o których też piszą media? Spółka nie ma kłopotów finansowych absolutnie. To też jest wygórowana jakaś teoria i nadmuchana. Chcę tylko zwrócić uwagę, że w sprawie przetargu zaangażowany tak samo jak my był prezes Jaki, który zdaje się o tym zapomnieć, a teraz udaje, że nie miał nadzoru nad tą sprawą. No, dziwnym to jest w kontekście pełnienia przez niego funkcji prezesa zarządu. No ale spraw nadal jest bardzo dużo. Zaczęliśmy od spraw mobbingowych, natomiast wiele się też mówiło i o tych zarzutach mobbingowych w stosunku do pana prezesa Jakiego. No niestety, jak myśmy przyszli do spółki z wiceprezesem Paroniem, uczestniczyliśmy w naradach, w spotkaniach z kierownikami, zauważyliśmy bardzo dziwne zachowanie tych pracowników, ale nie od razu się zorientowaliśmy, w czym jest problem. W styczniu w tym roku wpłynął do nas anonim jakiejś grupy pracowników, który to anonim opisywał, jakie złe rzeczy prezes Jaki urządza pracownikom. Tych rzeczy nawet się nie da opisać i tego się nie zrozumie i naprawdę nie poczuje, jak są złe, dopóki się tego nie zobaczy. Ale państwo gdzieś przekazywali te sygnały? Myśmy zaczęli z pracownikami rozmawiać, ponieważ anonim nie wiedzieliśmy, kto go napisał, więc próbowaliśmy z pracownikami rozmawiać. Oni, zdobyliśmy ich zaufanie, otworzyli się i mamy teraz 6 pracowników, którzy z imienia i nazwiska złożyli takie skargi przed Radą Nadzorczą. Najpierw jedna pani się odważyła mówić, a po 2 czy 3 tygodniach kolejne 6 osób. I to są dramatyczne wyznania tych pracowników, co się dzieje w spółce, więc my nie możemy tego pozostawić, więc na pewno zawiadomimy właściwe organa o tej sytuacji. Proszę pani, to chciałem zapytać jeszcze o jedną rzecz. Pracowała pani wcześniej w Urzędzie Miasta. Tak. Przez sporo lat, z tego co pamiętam. W czym się pani specjalizowała? Znaczy, ja z wykształcenia jestem inżynierem sanitarnym i pierwszą rzecz, jaką realizowałam w mieście, to był największy w historii miasta projekt dotyczący infrastruktury kanalizacji i wodociągów. Budowaliśmy też stację SUW w Grotowicach. To był kontrakt jeszcze z funduszy przedakcesyjnych. Z 2001 roku memorandum było podpisane. I ten projekt tu miałam ogromną przyjemność realizować
i zdobyć ogromne doświadczenie przy realizacji takich projektów. No, ten projekt zakończył się sukcesem. Nawet udało nam się rozszerzyć znacząco zakres pierwotny, bo okazało się, że środków mamy troszeczkę więcej niż nam było potrzeba, więc wykorzystaliśmy do ostatniego euro pieniądze z tego projektu i realizując go, zaopatrzyliśmy w kanalizację calusieńkie miasto Opole. Tego nie widać, bo infrastruktura jest pod ziemią, ale również skanalizowaliśmy gminy ościenne. Jak wybija woda, to wtedy widać, albo jak jest awaria, to wtedy widzimy. Proszę pani, pytam dlatego, że chciałem wrócić do projektu ISPA 1. Czyli to są z kolei lata, z tego co ja pamiętam, 2003-2008. Tak. To była taka niezwykle ważna inwestycja. Jak ten proces się zakończył? Można powiedzieć, że to się zakończyło, Na 100%? Tak, to się zakończyło z sukcesem. Nawet muszę się pochwalić, że my jako biuro samodzielnie przygotowaliśmy raport końcowy, czego żaden inny beneficjent nie robił, zawsze to zlecał na zewnątrz. Mhm. U nas kadra była na tyle profesjonalna, że byliśmy w stanie wszystkie dokumenty sami przygotować i rozliczyliśmy projekt z powiedzeniem. Niech mi pani powie, dlaczego w takim wypadku teraz od kilku lat się też mówi o rozbudowie sieci, którą prowadzi, rozumiem, pan prezes, a nadal tego WIK-owi nie udaje się zakończyć. No to tam tutaj tyle doświadczeń, a tutaj kolejne lata lecą, bo to za chwilę wejdziemy w pięciolatkę tego procesu pod kierunkiem pana prezesa Jakiego. No, trzeba oddać prawdę spółce, że realizuje ogromne inwestycje, jeśli chodzi o modernizację oczyszczalni. Natomiast rzeczywiście potrzeby w zakresie rozbudowy sieci, no, dotychczas przerastały możliwości spółki, w ocenie oczywiście zarządu przerastały możliwości. Prawda jest taka, że tegoroczny plan inwestycyjny, który został uchwalony już podczas kiedy my jesteśmy, zdecydowanie większy zakres rozbudowy i przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnych przewiduje. Mało tego, robimy to w znacznej mierze własnymi siłami, co zdecydowanie poprawia wynik finansowy spółki. Nigdy tak dużego zakresu, jak w tym roku mamy zaplanowany, spółka samodzielnie nie realizowała, więc są zmiany pozytywne, co może drażni prezesa. Proszę pani, to chciałbym wrócić do firmy Electrix, bo o niej tutaj też mówimy. Padło takie stwierdzenie, sformułowanie, które gdzieś czy przeczytałem, czy usłyszałem, że to firma Kogucik. Sprawdziłem tego Kogucika działającego od 2001 roku. To Kogucik czy Kogut? Nie, to jest poważna firma. O tyle mogła budzić wątpliwości czyjeś, że nie jest producentem energii. Ale zgodnie z obowiązującym prawem u nas w Polsce, pośrednicy również mogą startować w przetargach. To jest firma z dużym kapitałem, z 20-letnim stażem, więc naprawdę nie budziła wątpliwości żadnych komisji przetargowej, która wybrała tego wykonawcę. I tu muszę zaznaczyć, że ani ja, ani wiceprezes, ani prezes nie jesteśmy członkami komisji przetargowej. To pracownicy spółki, którzy są doświadczeni. No to jak państwo to w pewien sposób manipulowano, że te pojawiły się opinie, że to państwo też właśnie decydowali. No ostatecznie my podpisujemy umowę, bo też muszę zaznaczyć, że prezes Jaki, myśląc, że nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności, nie podpisując umowy, nie podpisuje niczego. Od 3 lat nie podpisał żadnej umowy prezes Jaki. Myśli, że w związku z tym nie ponosi za nic odpowiedzialności. Natomiast ja uważam, że dopóki bierze wynagrodzenie ze spółki, ponosi za wszystko, co się dzieje w spółce odpowiedzialność, a jego bezczynność jest jeszcze gorsza w kontekście tego, co myśmy zrobili. Już pozostawiam ocenie służbom, do których zawiadomienie zostało złożone, czy prawidłowo postępowaliśmy, czy nie. My jesteśmy transparentni, otwarci, wszystkie dokumenty, materiały przekazaliśmy. Jest sprawa weryfikowana przez prokuraturę. Ja osobiście w ogóle nie obawiam się o wynik tego postępowania. Dziękuję pani bardzo serdecznie za wizytę w studiu. Gościem programu Gość Dnia była wiceprezes do spraw technicznych i inwestycyjnych WIK-u Opole, pani Agnieszka Maślak. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do usłyszenia.